To, że mamy wywiad z Trymwim. To jest ta narracja. Mamy wywiad z Trymwim. Dobrze, posłuchajmy. Cześć, cześć, Adrian. Cześć, cześć, cześć. Hejka. Okej, okay, jest, dobra. Na sam początek transmisji, jak wszedłem, to już słyszę Silvana rozmawiający o czymś, z czym chyba nawet o lidze nie było, ale no to takie typowo widzę, ale... No, ale to się zdarza. Nie, no jak? W sensie, nie, no rozmawialiśmy o Bilibili i Katie Rolston. Ale no, troszkę wcześniej jeszcze. Trymwi przychodzi, ciężki moment, tak, nieudany debiut, a i tak cię tak zesował, to jednak należy no, ale docenić. Ale należy skłamał, docenić. No, nie. Dobra, Trymwi, jak się czujesz po tym pierwszym meczu? Wiadomo, test był trudny, LNG to mocna ekipa, ale szczerze mówiąc, patrząc na to, co się działo na początku, to pewne plusy można było znaleźć. Powiedz mi, co ty wyniosłeś z tego meczu tak na gorąco? No na pewno pasuje nie przegrać early game'u w taki sposób, jak my to zrobiliśmy. To po pierwsze, na takie zespoły z LPL, jak i z LCK. Szczerze mówiąc, bo jeżeli to się będzie działo, no to sama gra nie będzie... No nie będziemy w stanie w ogóle grać w swoją grę tak naprawdę i wszystko będzie bardziej zależało od tego, czy oponenci stwierdzą, że dadzą nam jakieś pole do popisu, czy nie, więc tym razem no early game nie poszedł po naszej myśli w ogóle. Dość ciężko było w sumie na wszystkich liniach, z tego co pamiętam, no i potem no to już było bardziej, jeżeli oni stwierdzili, że dadzą nam troszkę do pogrania, no to próbowaliśmy, jakoś to wyszło w sumie. Wydaje mi się, że gra wygląda dużo lepiej niż powinna. Wydaje mi się, że powinniśmy dostać szybkiego stompa tak naprawdę, więc... No, na pewno, wiesz, uważam, że było trochę do ugrania, bo wydaje mi się, że fajne mieliśmy team comp i w ogóle postacie, ale no za dużo przewag uzyska drużyna przeciwna, no i ciężko się wtedy gra. Ciężko się gra w kompa, szczególnie na takie zespoły. No dobra, ale na przykład z pozytywów, no bo tak, start był tragiczny na przykład na tym topie, ten dive to w ogóle ola Boga, tak, ale potem Oskarinin odratował, można powiedzieć, w miarę w porządku wyglądał to laning phase, tylko problem jest taki, że na innych częściach mapy się rzeczy psuły. Dlatego ja chcę wrócić do momentu jeszcze sprzed gry. Jaki był wasz realny plan na rozgrywkę z tym draftem? Czy to było, bo mieliście bardzo mocny topside, ten Renekton z Talią. Czy rzeczywiście chcieliście grać topside heavy i odciążyć botlane? Jak to miało wyglądać? W sensie na samym początku, wiesz, chcieliśmy w ogóle grać wokół bota, no bo ten matchup akurat mamy tak zwane prio i wszystko, i możemy tak naprawdę robić, co chcemy, ale potem patrząc na to, jak wygląda linia na topie, stwierdziliśmy, że fajnie by było tam zdobyć jakąś przewagę, nie? Jax na Renektona. Jeżeli Renekton się sfarmi, będzie miał pierwszy swój item, no to jednak Jax nie będzie mógł w niej wchodzić zbyt agresywnie. No, dive się nie udał, potem Jarvan stał się troszkę zbyt dużym problemem. Ciężko było nam w ogóle walczyć 3 na 3 na midzie, a to jest miejsce, gdzie oni naprawdę grają naprawdę dobrze wokół skauta. To jest jakby ich główna cecha tej drużyny, na którą graliśmy. I no niestety po oddaniu tylu killi, takiej przewagi już ciężko się gra to 3 na 3. I mimo tego, że nie uważam, że mieli takie faworujące 3 na 3, podchodząc do walk, gdzie Jarvan ma już swój gore drinker i tak dalej, no jest mega ciężko, gdy Talia nawet obrażeń nie może zadać, bo oponenci sobie po 3 merkse robią i no... No, nie ma counterplayer. No, było tak. Było to ja cię chciałem zapytać trochę, wybiegając poza ten turniej, bo wiadomo, że mieliście specyficzną końcówkę roku, Oskar wypada, wchodzi Wunder, trochę nie wiadomo, co z tego będzie. Finalnie wielki finał Leca i jazda na Worldsy. Czego nauczył was ten okres z Wunderem? Czy on jakby otworzył wam oczy na jakieś nowe strategie? Bo trochę inne postacie wybieraliście dla Oskarinina, trochę inne dla Wundera. Czy byliście w stanie dzięki temu znaleźć jakąś syntezę teraz na Worldsach, której efekty zobaczymy w kolejnych grach? Na pewno Wunder pokazał nam trochę, jak może wyglądać jakby komunikacja między topem a pozostałą częścią drużyn. Wydaje mi się, że Oskarinin już próbował wcześniej jakby nauczyć się tego, żeby jednak był jak najbardziej użyteczny poza swoim laning phase'em i tak zwaną wyspą na topie, więc to naprawdę nam pomagało i przez to, że Wunder dołączył w takiej sytuacji, też Oskar nie mógł jakby zobaczyć na własne oczy, tak, i spróbować nauczyć się od niego, jak to wygląda, jak to mogłoby wyglądać od takiego weterana. Ale jeżeli chodzi o same strategie, wydaje mi się, że kiedy graliśmy z Wunderem, podchodziliśmy bardziej na takiej zasadzie, iż Wunder nie miał za dużo
pojęcia, jak działa meta aktualnie, też nie było mu dane pograć za dużo solo queue, bo on robił sobie przerwę przed tym, żeby w ogóle pójść na swój własny bootcamp do Korei, trzytygodniowy z kilkoma innymi osobami, więc no tak naprawdę stwierdziliśmy, że i on z Wundersam stwierdził, że będzie grał po prostu postaciami, które są w mecie, ale no, które zna, tak, Renekton, chyba tam się Ornn pojawił, może jakiś Swain, chyba Swain się nie pojawił, ale sporo nim graliśmy, no i tak. No i tak jakoś wyszło, nie? Wydaje mi się, że to było najprostsze dla nas, tylko i wyłącznie dlatego, że nie mieliśmy za dużo czasu, żeby ćwiczyć nawet z Wunderem, bo ta cała sytuacja była dość nagła, że tak ujmę. I no w sumie to tyle. A i tak uważam, że się świetnie zaadaptowaliście, w sensie to i tak było imponujące. Dobra, Adrian, na szybko, jak mamy okazję, co tam dobrego jadłeś w tej Korei? Tak, na szybko. Co tam, fajne, coś fajnego ostatnio było? No słuchaj, Korean barbecue, wiesz, takie typowe, nie? Powiedziałbym, że topoki bardzo mnie zaskoczyły, naprawdę dobre topoki. Mój człowiek. Powiedziałbym, mój człowiek. Że totalny sztos. Ale no głównie Korean barbecue, ale bardzo przeróżne, że tak ujmę, rzeczy. Wydaje mi się, że zupy na pewno dość mocno mnie zaintrygowały. Powiedziałbym, że każda zupa, którą próbowałem, jest naprawdę dobra i to, jakie przyprawy używają tutaj w Korei, są niesamowite, naprawdę. To są koreańskie zupy? Zupy, gotowanie, kuchnia i tak dalej, to na szybko, no. Na sam koniec, opinia, kto wygrywa mecz KT kontra BLG. A no to pytasz, kto co ugotuje, no draftowo, no to nie wiem, zobaczymy, jak to będzie, ale KT wydaje mi się, że jest bardzo dobrą drużyną i powinni wygrać. Troszkę na nich skrymowaliśmy i naprawdę wyglądają solidnie, więc tak bardzo jak nie wiem, jak druga drużyna będzie sobie radziła, to powiedziałbym, że KT powinno wyciągnąć. Super, dobra, to jest tak, czyli tak, odklepujemy. Piłka w grze, wszystko będzie dobrze, czekamy na kolejne wywiady, no, mamy nadzieję, że to nie nic się nie tylko stało. Jedna przegrana. Polska, ale nie, ale ja nawet nic nie sugeruję. No dobrze, ale trybi, na zakończenie, czy jakieś pozdrowionka, czy coś ten? A w ogóle no chciałem na pewno podziękować tej osobie, która stwierdziła, że zrobią sobie billboard w Warszawie z hashtagiem. Chyba było support Trembi? Nie pamiętam, tak, dokładnie. Support Trembi, przypominamy hashtag support Trembi. Nie sprawdzałem tego aż tak na Twitterze, bo próbowałem się jednak skupić na grach, ale kiedy zobaczyłem ludzi po prostu oznaczających mnie na Instagramie, że normalnie sobie w Warszawie to stoi, tego, to no nie wiem, no wspiera mnie duma, wydaje mi się, że no nie spodziewałbym się, że będę jedynym jakby graczem z Polski, który będzie na Worldsach i nie myślałem do tej pory o tym, a naprawdę sprawiło mi to wielką satysfakcję i no była to niesamowita niespodzianka, więc w sumie dobra, hijackuję transmisję, trudno, mecz poczeka. Ty, Trymbi, czy ty czujesz związaną z tym pewną presję, czy to jest dla ciebie jakiś ciężar, ta świadomość, że w sumie jesteś jedynym polskim reprezentantem? W sensie... No, no już trochę to było wcześniej, kiedy były informacje o tym, że nawet Jankos mógłby nie grać w LEC chyba w tym roku, więc to na pewno podszedłem do tego w takiej zasadzie, że jednak to nie jest zbyt częste, nie zdarza się to zbyt często i no jest to presja, ale tak jak sobie lubię mówić, jakby presja to jest pewnego rodzaju przywilej, że w ogóle takowo posiadasz, bo nie każdy jest w stanie być na tej pozycji, gdzie ty jesteś, więc sam fakt, że mogę być jakby reprezentantem Polski i jakby, albo polskich graczy po prostu i próbować dawać się wszystko jest naprawdę niesamowitym uczuciem i mimo tego, że jakby nie utożsamiam się aż tak, jeżeli chodzi o tweety po polsku i tak dalej, to i tak jakby zawsze pamiętam o tym, że no bardzo długą drogę miałem przechodząc do tych jakby troszeczkę wyższych lig i tak dalej i przez Ultraligę, jak i również wszystkie turnieje, no naprawdę dużo emocji i bardzo dobrze wspominam te czasy, mimo tego, że no tak naprawdę zajmowałem przeważnie ostatnie miejsca. No to świadectwo sukcesu, na pewno taka presja i tak jak mówisz, chyba lepiej być w tej pozycji, gdzie możesz dostąpić tego zaszczytu bycia jedynym polskim reprezentantem, niż gdzieś zgrzytać zębami w domu z tego powodu, że się nie udało. Trymbi, wielkie dzięki za ten wywiad, życzymy oczywiście powodzenia w kolejnych grach. Faza Swiss trwa i mamy nadzieję, że wasz run będzie trwał bardzo, bardzo długo. Z całego serca ci kibicujemy i pozdrawiamy tutaj ze studia Polsat Games do słonecznej Korei. Dzięki śliczne, trzymajcie się.